wiem, był w tym rok dużo różne warianty ten tor, więc tak naprawdę tylko mogę gadać na siebie oczywiście, ale jak zaczynam od zero i zobaczymy, jak to będzie tor, jest to samo dla wszystkimi i trzyma trochę dzisiaj, tak jak mówisz, trochę piaskowe i kredy tak naprawdę trzyma bardziej niż ten szeroko, więc ciężko się jeździć, bo musi tak mocno skręcić. Niestety tak to wygląda, jak tor gorzowski jest kilka dni przykryty plandeką. Wiadomo, że tutaj była straszna nawałnica i gdyby tej plandeki nie było, to ten mecz nie doszedłby do skutku, ale mecz się odbywa, to coś kosztem czegoś i rzeczywiście na pewno trochę ta nawierzchnia jest dzisiaj taka piaszczysta ze względu na ten właśnie brak wilgoci. No trudne zawody dzisiaj, ta końcówka totalnie nam odjechała, nie mieliśmy w ogóle argumentów. Ja myślę, że po czwartym biegu, jak już wyjeżdżałem do piątego, no tak czułem, że jednak coś było trzeba zmienić i trochę tego zabrakło. Później uporczywnie walczyłem z jednym motorem, no bo który przyniósł mi 4 trójki i byłem bardzo szybki, wygrałem z Bartkiem. Starty były niesamowite, a później miałem wrażenie, że trochę chyba spuch i może ja trochę do tego jeszcze spuchłem i brakowało tych moich punktów. Mecz uważam jakby w porządku w moim wykonaniu, ale też no, mogę powiedzieć, że ta pierwsza faza lub ta druga seria trochę nam tam uciekła, ale na szczęście szybko kapnęliśmy, o co chodzi, odwróciliśmy to. My się bardzo cieszymy, dziękujemy Lublinowi za naprawdę fajne spotkanie, to jest niesamowicie mocna drużyna i cieszymy się, że udało nam się wygrać to pierwsze spotkanie, które było bardzo trudne. Była tutaj pogoda różna, tak? Cały Gorzów był parę dni temu pod wodą. Była plandeka założona, także ten tor staraliśmy się zrobić jak najlepiej, żeby był jak najbardziej bezpieczny i to wszystko to moim zdaniem się udało. No i mówię, no dlatego to może było troszkę inaczej z tymi ustawieniami, ale to też nawet tutaj nie mówiąc o torze, ale pan Marek Czeszlak i też Jacek na pewno dają mi za prawdę, że kiedy już mamy tą jesień i ta pogoda tak się zmienia, że to jest naprawdę tydzień tygodniu jest nierówny pod względem pogody, a silniki teraz i motory są tak mega wrażliwe na takie zmiany, że tu naprawdę trzeba na bieżąco być na łączach z tym wszystkim, bo to bardziej moim zdaniem decyduje niż to, czy jest bardziej przyczepnie lub bardziej twardo.